postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polski z dnia 9 sierpnia 2010 roku odznaczony został pośmiertnie za wybitne czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego starszy kapłan Dariusz Kulenda. Mamy sytuację niecodzienną dla pułku, tym bardziej, bo jest to pierwszy przypadek śmiertelny żołnierza 15 pułku, który poległ w polskim kontyngencie wojskowym. Darek dał się poznać jako żołnierz sumienny, wykonywał swoje obowiązki naprawdę z oddaniem, lubiany przez kolegów i przełożonych. No i cóż, to brak słów po prostu, brak słów. Smutna chwila, smutna sytuacja. Zginął sumienny i odpowiedzialny człowiek, godnie reprezentujący Polskę oraz wszystko to, co symbolizuje mundur polskiego żołnierza. Przede wszystkim zginął jednak mąż i ojciec, kochający, oddany rodzinie młody człowiek. Śmierć starszego kapłana Dariusza Kulendy boleśnie uświadamia nam, jak wielką odwagą i profesjonalizmem muszą wykazywać się nasi dzielni żołnierze, jak wiele zależy od ich żołnierskiej pracy, ile zawdzięczamy ich poświęceniu. Żegnamy dziś mężnego żołnierza, ale przede wszystkim wspaniałego młodego człowieka, który miał przed sobą całe życie. Darku, przyjacielu, żołnierze, pełniłeś służbę z pełnym oddaniem i poświęceniem. Tak, jak potrafiłeś najlepiej. Tak, jak dyktowało ci serce,
i żołnierskie poczucie odpowiedzialności. Wiemy, że miałeś swoje marzenia i plany. Kochałeś i byłeś kochany za to, co sobą przedstawiałeś. Z wojskowych szeregów odszedł wspaniały żołnierz, którego znałem osobiście. Odszedł człowiek, który mocno był związany z naszym miastem. Codziennym życiem jego myślałem. Służył z ogromnym poczuciem misji i z ogromnym poświęceniem. Wykonywał żołnierskie obowiązki. Niestety tragiczna śmierć w służbie ojczyzny przerwała młode życie. Pogrążyła w bólu rodzinę i bliskich, przyjaciół i znajomych.